Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, moi drodzy, krótka informacja, ale bardzo ważna. Otóż, coś takiego wchodzi na super test. Niszczyciel ósmego poziomu, czechosłowacki SHPTK PVP 100. Chyba nie muszę mówić, co to oznacza, prawda? Czyżby to oznaczało, że nadchodzi cała nowa linia czechosłowackich niszczycieli czołgów i przede wszystkim jak ona będzie wyglądała? Już po wyglądzie tego pojazdu widać, że będzie to wieżowy coś na zasadzie skorpiona, prawda? Niszczyciel, czyli prawdopodobnie będzie dosyć ruchliwy. Ale zaraz sobie zobaczymy te wszystkie dane. No, i prawdopodobnie bez pancerza niszczyciel. Dobra, a więc tak, co dostajemy na ósmym tierze? E, działo nie wygląda zbyt ciekawie, niestety, a przy niszczycielu jest to podstawa. Zobaczcie: 250 alfy, 250 e, penetracji, 330 na goldzie. Co jest najciekawsze chyba w tym wszystkim, 100 mm penetracji jest na pocisku odłamkowo burzącym i alfa wtedy wynosi aż 420. Oczywiście, gdybyśmy zaczęli strzelać w takie pojazdy, gdzie te 100 mm penetracji by nam wystarczyło, oj, kurka wodna, to wtedy możemy zrobić. Piękne uszkodzenia, no bo 420 a 250 no to różnica potężna. Reload 7,5 sekundy, czas celowania 1,9, to jest na pewno bardzo duża zaleta, ale za to celność tragiczna 0,41. Słuchajcie, w niszczycielu 0,41 i to jeszcze mała alfa o kurde, to jest tragedia, to jest naprawdę tragedia. Dobrze, że chociaż szybkie skupianie, więc wtedy będziemy yy, no, przy maksymalnym skupieniu strzelać, tak? Dalej mamy depresja 6 stopni, to też nie jest zaciekawie niestety. 20 podnoszenie, 66 pocisków co do mobilności, to zgodnie z przewidywaniami. 55 km do przodu, 20 do tyłu, 700 koni silnik i daje nam to 22 konie prawie na tonę, czyli. Ten pojazd na pewno będzie mobilny. Dalej mamy obrót 42 stopnie, co jest całkiem, całkiem fajne, i wieża 32 stopnie. Tu troszeczkę gorzej, ale pamiętajmy, jak stoimy w krzaku niszczycielem i ma on wieżę, może obracać, to wtedy nie traci w ogóle kamuflażu. Dalej mamy przeżywalność, i tutaj jest. 1150 HP, czyli niedużo. Mamy pancerz 65 mm na 40 i wieżyczka też 65 mm. Spodziewałem się, że mniej będzie na tej wieżyczce, ale jest 65 mm na 40 z boku, 40 z tyłu. 370 wióręcz. Słuchajcie. Chciałbym powiedzieć, że wygląda to na rewelacyjny niszczyciel i tak dalej, ale niestety nie wygląda. No te parametry nie wyglądają rewelacyjnie. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że sama wieża jest fajna, tak? Czyli że w niszczycielu mamy obrotową wieżę. No to jest fajne. Ale no, niszczyciel powinien mieć jeszcze zalety w postaci siły ognia, Potężnej, tak? No, on ma tutaj 7,5 sekundy czasu przeładowania. Ech. Gdyby miał 6 sekund, czyli gdyby strzelał 10 razy na minutę, to powiedziałbym, że podstawowy jego DPM wtedy by wyniósł 250. Jeszcze byśmy to zwiększyli różnymi rzeczami do 2,800, 2,900, może nawet do 3. I wtedy mógłbym powiedzieć, że jest to interesujący niszczyciel, ponieważ yy, ma bardzo spamerskie działo z dużym DPM-em. No, ale nie można tego powiedzieć, bo 7,5 sekundy to jest słabo, słuchajcie. Jak na Alfę 250 w niszczycielu, to jest słabo moim zdaniem. Celność też jest słaba. No kurczę. Wiadomo, że jest mobilny, no, no, no super, ale to mamy czołgi średnie mobilne, tak? Więc jaki jest plus tego niszczyciela w porównaniu do czołgu średniego, który ma lepszy pancerz zazwyczaj, lepsze opuszczanie działa. No, nie ma penetracji, okej, okay, nie ma penetracji 250, na pewno średni czołg ósmego poziomu, ale na pewno ma celność lepszą niż 0.41, prawda? No, szczerze mówiąc, nie jestem jakoś bardzo optymistycznie nastawiony do tego niszczyciela. Wiadomo, że to wjeżdża dopiero na super test i te wartości oni prawdopodobnie podkręcą, bo no, nie wygląda to za ciekawie. Oczywiście plusem jest też to, że jeżeli to będzie premka, to będziemy mieli tanie pociski, czyli zarabiał będzie dosyć sporo, ale czy ten niszczyciel będzie sobie spotował, czy on będzie strzelał po czyimś spocie? To też jest pytanie <laughs> kurczę. Także no, zarobki mogą być plusem, ale w przypadku, jeżeli on będzie w stanie sobie wyspotować cele, a czy będzie? 6 stopni opuszczania działa, Chociaż żeby miał 10 stopni opuszczania działa, no. Znaczy nie widzę, jak on tutaj z góry wygląda, czy tu w ogóle jest. Czy to jest wieża, czy to jest w ogóle taka odkryta platforma właśnie jak w skorpionie? No nie wiem, jeżeli to jest wieża. To ok, to może ta minus 6 jest uzasadniona, ale jeżeli tu jest odkryte, to nie bardzo. Wygląda raczej na meda ze słabymi parametrami, prawda? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wy będzie wyglądało za jakiś czas. Co zdecydują się poprawić ludzie z Wargamingu tutaj. Pamiętajcie, że pierwszy pojazd musi zachęcić do nowej linii, zakładając, że to jest yy, właśnie przedstawiciel nowej linii. Czy też premka, a obok będzie nowa linia, tak? Zawsze coś takiego było. No, premka musi mieć jakieś parametry, żeby ludzie zaczęli kupować, a tymczasem tutaj jest dosyć biednie. Nie powiem, wiadomo, że dobry gracz zrobi i takim niszczycielem świetny wynik, ale trzeba brać ogół czołgów, które mamy w grze, i ogół dział, które mamy w grze, ogół niszczycieli na ósmym poziomie. Dobra. To tyle moi drodzy, koniec newsa. Dzisiaj wieczorem zapraszam Was na stream, który prawdopodobnie o godzinie 21 się zacznie. Będzie lepsza jakość streama niż zazwyczaj. To po pierwsze. Po drugie, będzie to nudny bardzo stream, ponieważ będę ogrywał. To będzie jednorazowy stream z gry The Hunter. Gry, która za darmo była, jeszcze nawet chyba jest na Epiku. I powiem, że jest tam zawsze jak biadole na grafikę, to tutaj mogę powiedzieć, że jest to grafika, która mnie satysfakcjonuje. Jest to na pewno najlepiej wyglądająca, naturalna taka grafika w otwartym świecie z wszystkich gier komputerowych, jakie grałem. Żadna inna gra nie ma tu podjazdu. Ci, którzy twierdzą, że Red Dead Redemption 2 ma taką super, hiper wypasioną grafikę, nie widzieli tej gry po prostu. Tylko tyle mogę powiedzieć. To tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.